Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Kochani, ja już tutaj nadrobiłem nasz progres. Gramy w ogóle w The Sims. Mam kilka dla was obwieszczeń, ale to za chwilę. Teraz macie taką przerwę mniej więcej, co zrobiłem dzień wcześniej, bo nie wiem czy pamiętacie, ale nam niestety progres ucięło. W sensie, no nie zapisałem, no i nam wszystko uciekło. Ale. Nadrobiłem progres, zdobyłem czwartego członka rodziny, ale to wszystko będzie wyjaśnione w tym minutowym objaśnieniu. Co się stało wcześniej. Tak więc cyk i przechodzimy do tamtego filmu. Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Właśnie nadrobiłem nasz progres i zdobyłem czwartego członka rodziny. Tak więc w tej chwili już bez problemu możemy dostać awans, tylko tak. Ja się z tym panem muszę pożegnać. Sayonara. Tu skorzystamy, weźmiemy prysznic i moi drodzy, będzie chyba kolejny awans. Ale powiem wam szczerze, że robię tą wstawkę od razu po nagrywaniu poprzedniego odcinka i myślę, że ja sobie go dokończę pewnie dopiero nazajutrz. Tak więc tu będzie cięcie i będzie dogrywka dopiero w odcinku chyba czwartym. Czwartym albo trzecim? Czwartym. Trzeci już jest, dobra. Tak więc cięcie i do zobaczenia za chwilę. Okej, tak więc już wiecie, co jest nie tak. Kochani, oprócz tego, że nam ten progres przerwało wcześniej, mam dla was informację. Jest to już teraz ostatni odcinek, przynajmniej na bieżącą chwilę. Musimy wstrzymać serię, a to iż ponieważ... No nie ogląda się to zbyt dobrze. Nie chcę tracić czasu swojego, jak i waszego. Żebyście mieli serie, które wam się nie podobają. Zauważyłem, że Country Ballsy się zarąbiście tam oglądają i tak dalej, aczkolwiek, no nie będę wam kłamał, ta gra jest fajna, ale jest żmudna. Brakuje jej naprawdę wiele, na przykład co do Heroesów trójeczki. Ja Heroesy trójkę przeszedłem całą kampanię razem z odrodzeniem Erti i tak dalej, więc no dużo jej brakuje, naprawdę jej dużo brakuje. A jak powiedziałem, też nie chcę grać w gry, które mi się również nie podobają. Więc stwierdziłem po prostu, że tą serię na razie wstrzymujemy. Co będzie następne, nie mam pojęcia. Zauważyłem w ogóle, że wy nie lubicie takich wolnych serii. Lubicie... W sumie nie lubicie indyków. Dziwi mnie to, bo myślałem w sumie, że te indyki się będą jednak sprzedawać dobrze. Znaczy sprzedawać, no oglądać dobrze, nie sprzedawać dobrze. Ale no niestety się przeliczyłem. I tak jak powiedziałem, przerwamy tą serię, przerwamy raczej Country Balls, chociaż jeszcze postaram się ten jeden odcinek nagrać dla was specjalnie, żeby dokończyć przynajmniej ten Brexit chyba, z tego co pamiętam. No mniejsza o to, mniejsza o większość. Jeżeli naprawdę zaczniecie oglądać te Simsy, jeżeli zobaczę, że tam jakieś komentarze się pojawią czy coś takiego, jeżeli będziecie skłonni tam dodawać jakichś swoich Simów i tak dalej, to wrócimy do Simsów. No ale na razie mówię, odpuszczamy sobie. To jest ostatni odcineczek. Ups. I widzę, że robi się lipa. Dobra, kończ to jedzonko. Wypij napój. Albo nie, skorzystaj. Jak tam higiena jest w sumie spoko, to zrobimy to w ten sposób. Już idziemy. Uda nam się? Jedź do pracy. Dobra. I akurat jak nasz tutaj panicz pójdzie do pracy, to jeszcze wam objaśnię kilka spraw. Dnia 3 grudnia, czyli to będzie piątek, odbędzie się stream, kochani. Odbędzie się stream z Terrarii i od razu z miejsca wam mówię, że będę miał do wygrania 3 kopie, aż 3. A co tam, rzucę się. Będę miał 3 kopie do wygrania właśnie tej gry, czyli Terrarii. Dodatkowo mam nadzieję, że dołączycie się do wspólnej rozgrywki ze mną. Mam w razie czego Discord założony, jeżeli będziecie chcieli być w grze, to jak najbardziej was zapraszam. No osoby, które będą się starały raczej o Terrarię, raczej nie mają, więc... oglądając nasze zmagania, ewentualnie moje zmagania, zobaczymy czy ktoś będzie chętny do wspólnej gry.
Będziecie mogli po prostu wygrać dany produkt, że tak powiem, tą terrarię i w razie czego dołączyć w późniejszych miejscach rozgrywki, no bo myślę, że zaczniemy to od zera. Ja niestety swoich starych save'ów już nie odzyskam, więc z przyjemnością zobaczę, co się w terrarii zmieniło. I myślę, że będzie wilk syty i owca cała, tak więc kochani, pamiętajcie, piątek, godzina 20 zaczynamy. Myślę, że z jeden kluczyk jakoś tak na samym początku rozdamy. Tylko jest jeden szkopuł. Żeby zyskać tą kopię, musicie znaleźć w którymś z filmów, w opisie filmu, kod. Ten kod będzie ukryty. Czy ukryty? No będzie po prostu gdzieś tam na dole w opisie, żeby nie było za łatwo. No i podając ten kod, będziecie mogli wziąć udział w losowaniu. Ja wam od razu powiem szczerze, widzów tutaj na żywo jest mało, więc tak naprawdę szanse na wygranie są naprawdę bardzo, bardzo duże. Wcale się nie zdziwię, jeżeli jedna osoba wygra trzy kody. Jeszcze zastanowię się, czy będzie możliwe coś takiego do zrobienia, ale raczej tak, no bo jeżeli ktoś po prostu będzie oglądał tego streama, no to jak najbardziej. Tak jak powiedziałem, ja raczej nie zbiednieję od tego, że wam zapewnię jakąś tam porcję, przepraszam, tego giveawaya, więc nawet jeżeli ktoś tam sobie zyska te trzy kopie, no to trudno. Aczkolwiek, jeżeli będzie więcej osób, to zastrzegam sobie prawo do tego, że no jeden kod na jedną osobę, prawda? Żeby nie było zbyt łatwo. Ale myślę, że więcej niż tam 5 osób na streamie nie będzie, więc macie szanse dosyć spore. W sumie 20% szans na wygraną. A nawet 60 bym powiedział, bo to jednak 3 kody. Więc kochani, mam nadzieję, że będziecie ze mną na streamie. Tu widzę, że nasz sim już wrócił. Zobaczymy, czy uda mu się kolejną miksturkę. Ej, no nie, Iwonka, kochana. Iwonka, ja cię zaraz zaproszę. No weź, ty świnio jedna. Zadzwoń po sąsiada. Miastowy, Iwonka. O, myszka mi znikła. Halo? Coś się zbugowało. Dawaj, sąsiada, jeszcze raz. I coś tu się ewidentnie popierdzieliło. Iwonka. I dzwonimy po Iwonkę. Zaproś Iwonkę. Iwona jest z pracy, spróbuj później. No dobra, przygotujemy ten napój. Przygotujemy ten napój, może nam się uda w końcu. Kurde, zielony, nie, no zielonego to ja nie chcę. Ja mam złe wspomnienia z zielonym. Zielony jest zły, dlatego z miejsca kupujemy kolejny. I liczymy na niebieski. Jest niebieski, tylko by się nie zepsuło. Nie zepsuło się, dobra, czego potrzebujemy do pracy? Kondycja 1 i technika 1. Technika jest z książek, kondycja jest stąd. Chcemy jak najwięcej trenować. Energia nam pada. O, i znów El Bandito. Dzień dobry, panie El Bandito. Jesteś zmęczony za bardzo, tak? Zjedz obiad. No, jak zwykle, nie możesz sobie tego talerza, prawda, wziąć. Obudź się, idź spać. Biedny, nieszczęśliwy, jak zwykle. Co cię boli? No śpi, idioto. Ten szop cię obudził? Tak, ten szop cię obudził. Śpi, powiedziałem. On sobie już idzie. On sobie już poszedł, spokojnie. Spokój się, uspokój, calm down. No ty kurde, fajań się mały. Śpi. O kurde, dobra, już, bo zaśpisz do roboty. Korzystaj, weź prysznic. Więc jak tak będziesz robił. Dobra, nie ma, wypij napój. Coś się dzisiaj ta gra znów baguje. No, jedź do pracy, dobra, pojechał. Pojechał do pracy. Kolejna listonoszka przyszła, czyli listonoszka. No, roznosiciel gazet, no mniejsza. Nie wiem, po co oni te ulotki tutaj przynoszą. No, tak więc jutro po prostu mówię, zaczynamy grę w... Czy jutro? No, jutro, bo nagrałem to w czwartek w sumie, 2 grudnia. W piątek zaczynamy o 20 streamka i mam nadzieję, że będziecie ze mną na tym streamie.
A, i czy ja już powiedziałem o tych kodach? Powiedziałem chyba o tych kodach. Chyba powiedziałem o kodach. Dobra, no tak czy inaczej, w którymś z trzech filmach będą ukryte kody. Jeżeli je znajdziecie, będziecie mogli wziąć udział w losowaniu. Aczkolwiek na waszym miejscu radzę znaleźć wszystkie trzy. Bo jeżeli nie znajdziecie trzech i że znajdziecie w sumie jeden i wygracie ten jeden, znaczy wygracie, będziecie mieć ten jeden i weźmiecie udział w losowaniu i nie wygracie, no to następnym po prostu kodzik będzie wam potrzebny, żeby wziąć znów udział w losowaniu, więc myślę, że będzie to potrzebne. Dobra, weź pocztę, bo tam rachunki były do opłacenia. Mamy 4000, przygotuj napój. Czerwony. Czy to nie był miłosny? Ej? Tak. Fajnie, mamy 4 już. To już nie musimy z Iwonką. Iwonka, sayonara i do przodu. Ale ty rób kolejny mi eliksir. Trudno, zobaczymy 500. Nie zepsuj się, nie zepsuj się. Dobra, nie zepsuło się. Jest obiad. Wiesz, że tu możesz sobie bez problemu usiąść. Korzystaj, weź prysznic. No. Fajno, i teraz ćwicz. Ćwicz, muskuły, ćwicz. Dobra, zdobyłeś punkt. Starczy. Teraz tak. Pierwsze, co musisz zrobić, kochaniutki, to iść spać. To jest priorytet w tej chwili dla ciebie. El Bandito, jeżeli to znów ty... To prawdziwy El Bandito, pewien podstępny sim. No dobra, bierz co chcesz. No nie, tam była niebieska mikstura i komputer. Ty kutasie, tu nie było co kraść. Ja mam rachunki do zapłacenia. Czemu rachunków nie ukradłeś? Świnia. No dobra, trudno. Jesteśmy dużo na minusie, bardzo dużo. Ale niestety za głupotę się płaci. Tak właśnie. Ale nauczony tym wszystkim, bo w ogóle zapiszę, żeby nie było problemu, bo coś czuję, że zaraz nam znów wykrzaczy grę. Ja już teraz pierdzielę. To niech stoi. Panie Shiro, idź pan napój przygotować. No, może kasa? Sam jesteś latem. Idź przygotować napój. Zaraz ci rozrywka spadnie. No, fioletowy. Nie, no lipa. Co to robi? O kurde, nie, nie chciałem tego. No nie, o, wszystko idzie do dupy. Wszystko idzie nie tak jak trzeba. Ale dobra, nie zepsuł nam tego, więc może, może. Przygotujesz napój? Nie przygotujesz napoju. Może by sobie wziąć wolne, albo nie. Wiecie co? Inaczej zrobimy. Usługi, fachowiec, napraw nam tu wszystko. Dobra, nie będziemy się męczyć. I wiem, idź jeszcze spać na szybko. Jedź do pracy. Wiem, że ci się zepsuje to wszystko. No ale nie ma innej opcji. Średnia, no właśnie, była dobra. Ty tutaj nie przyjechałeś oglądać telewizji, baranie. Naprawiaj wszystko, naprawiaj. Dobra. Naprawił, do widzenia. No i wszystko się trzeba, ale już telewizji kurde nie wyłączyła, rachunki rosną właśnie, bo zaraz nam tutaj... Zaraz nas eksmitują w cholerę. Tu jest 151, 146, no już jak teraz zrezygnowaliśmy z telewizji, to ten nam nastuka na rachunki, no. Ach, ja nie wiem, czy simowie są niewychowani. Niewychowane simy. Dobra, wyłącz ten telewizor. Opłać rachunek. I zaraz sobie pójdziesz spać. Możesz sobie jeszcze poglądać trochę. Ale teraz wyłącz. Bo nie, idź spać. Głodu, jak to mówił, się jeszcze nikt nie zesrał. Kurde, że nam musiał komputer ukraść, naprawdę? Chamstwo w państwie, naprawdę chamstwo w państwie. Dobra. Zjedz śniadanie. Zjedz jak człowiek.
Korzystaj. Weź prysznic. I przygotuj ten napój, bo jesteśmy w dupie. Nie czerwony. Kurde, pomarańczowy. Nie pamiętam, cel był pomarańczowy. Chyba peleryna niewitka, ale nie jestem pewien. Tak. Czapka niewitka, nie pelerynka. Zielony. Już go nie rób. Włącz telewizję. Ja nie wiem, no mamy pecha jakiegoś. Ja wiem, że cała moja technika opiera się na robieniu tych eliksirów. No nie, no jeżdżę roboty, tylko wyłącz telewizor przed. Wyłączyłeś? Wyłączyłeś, masz szczęście. Ale dobra, jest ocena nastroju na zielony, więc nie jest źle. Nie jest źle, tylko znów trzeba ten rachunek opłacić. Lipa jest lipa. Mamy tych czterech przyjaciół. Wolałbym ich nie stracić za chwilę. A i w ogóle kochani, nie wiem czy zauważyliście, ale ostatnio wpadły odcinki po 40 minut. Jest to mój błąd. Jest to mój błąd i jest to moja głupota, bo nie zauważyłem, że robiłem odcinki po 30 minut. Miałem dosyć spory zapas, a potem tak miałem dosyć dużo na głowie, bo teraz w pracy mamy awanse, awanse i awanse. Więc staram się to wszystko jakoś zorganizować. No niestety pracuję w różnych godzinach, więc też do tego nie ma streamów co tydzień, tylko co dwa tygodnie. Jest to po prostu dla mnie wygodniejsze. Niebieski i niebieski. Zaraz będzie pani policjantka. No właśnie. No kurwa, czy ty musisz jak zwykle to psuć, buraku cukrowy? Jezu, co za typ? Dobra, nie rób tego, idź to zapłacić. Idź spać. Ja nie wiem, on wszystko psuje dzisiaj, wszystko jak leci. Dzisiaj psuj jest. No, i wracając do tego, nie wiem czy zauważyliście, odcinki wpadły po 40 minut. To właśnie z racji tego, że mi się popieprzyło. I tak właśnie dopiero zauważyłem przy renderingu, mówię, kurczę, co to tak długo trwa? Co to tak długo trwa? No i wyszło właśnie, że odcinki były po 30, a nie po 40 minut. Odcinki po 40 minut może będą kiedyś tam, jeżeli no, będzie nas więcej, no bo nie oszukujmy się, średnie oglądania to tam jest chyba 15 minut czy 20, więc... Więc też nie chcę... Co to znów? El Bandito, jeżeli to ty, to cię kopnę w dupę. Nie wiem, co to było. Korzystaj. Weź prysznic. Kilka godzin. Oglądaj sobie telewizję, bo ty jesteś naprawdę jakiś dzisiaj niedowolony. Dobra, ja już więcej nie podnoszę tych słuchawek. Dobra, przygotuj napój. Miejmy nadzieję, że niebieski. Czerwony, w sumie też dobrze. Zjedz śniadanie na szybko. No, dobra, ale na zielono styl. Tylko zaraz tam kolejni przyjaciele odejdą. I znów telewizor włączony. Matko boska. Te rachunki nas zabiją. Czemu pani sprzątająca nie włączy telewizora? Przecież tutaj nikogo nie ma. Ale nie możecie powiedzieć, ta pani sprzątająca to jest coś jednak. No, a tego to już nie zauważyłaś? Wiesz co? Ja bym cię zwolnił najchętniej, ale nie mamy innej. Do 15 pracujesz, prawda? Tak, do 15. Dobra, weź sobie to jeszcze pooglądaj. Dobra, wyłącz telewizor. Wypij napój. Super. O, tylko kim ty jesteś? Ewa. Pożegnaj się, pomachaj. Przygotuj napój. Nie, mamy jakiegoś miłośnika. Jak zdzieli, to znów zepsujesz. Masz szczęście. Masz szczęście, naprawdę. Wiedziałem. Ja to czułem w kościach. Czułem to w kościach. Idź tutaj najlepiej. No. Idź zaopłać rachunki. Zjedz znów obiad.
Ostatni raz to podnoszę. Już więcej nie podnoszę tych słuchawek, a w dupie z tym. W sumie ten strażak to mógłby gdzieś sobie tej chałupę budować obok nas, wiecie? Zostaw to, chłopie. Mamy tu panią sprzątającą. Ja wiem, że... No naprawdę. Dobra, idź spać. Bo ty jesteś ciapa dzisiaj, naprawdę. Jak ja bym tak po 8 godzinach pracy padał ze zmęczenia, to wiesz co? Bym nic nie zarobił. Dobrze, weź ten prysznic cholerny. Nie odbieram, a w dupie z tobą. To jest lekkie śniadanie. Dobra. Wypij napój. Jedź do roboty. No, super zielono, zajebiście. Jest dobra. Czyli teraz brakuje nam tylko techniki, mamy awans. Mamy zaraz awans, tylko zaraz pewnie kolejny przyjaciel nam odpadnie. Ach. Trzeba ten rachunek jeszcze wyciągnąć. O, w końcu wziąłeś ten talerz sprzed 2 dni. Gratuluję. Gratuluję. Jak tam twoje statusy? Energia ci spada bardzo. Ale za to wydalenie mu nie spada. Niebieski, 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 żółty. Nie wiem, co zrobi żółty. Nie wiem, czy to nie jest brat bliźniak. A, inwersja, no tak. Przebojowość znów, więc dobra. Niech zostanie nam to przebojowość, bo myślę, że będziemy też starali się zrobić z nas jakiegoś przebojowca. No, zrób tą technikę. Brawo. Jestem z ciebie dumny. Idź zjedz sobie obiad. Bo nie spal chałupy znów. I tak, skorzystaj. To i to zostaw, od tego masz służbę. Weź prysznic jeszcze. Idź spać. Mam nadzieję, że mu towarzystwo wskoczy na tym niebieskim. Na tej miksturce. Ciężkie są te simsy, naprawdę. Dobra. Zjedz śniadanko. Dobra, samochód będzie za godzinę. I szybko skorzystaj, wypij napój. Towarzystwo mu nie wskoczyło, ale dobra, mamy dosyć sporo kresek. Nie jest źle, więc teraz powinno już nam wskoczyć. Mam nadzieję, że tylko nam przyjaciele nie spadną akurat teraz, jak jesteśmy w pracy, serio. Mam taką nadzieję. Pani się postara z tym sprzątaniem, pani sobie czeka. No. I... Awans! Nowe stanowisko. Alpinista. Zyskujesz sławę wspinając się na niezdobyte dotąd szczyty. Filmowanie tych wypraw na potrzeby telewizji okazuje się wysoce intratne. Kreatywność i umiejętności techniczne będą teraz bardziej istotne. Jeden błąd w strategii, podejście lub niesprawny sprzęt mogą być śmiertelnie niebezpieczne. Pracujesz od 9 do 15 i zaczynasz natychmiast. Dziś udało ci się zarobić 550 simoleonów, przynosisz też do domu premię w wysokości 1100 simoleonów. No. Dobrze, czy nas stać na lepsze łóżko? Naprawdę? Oh yeah! Nie to, żeby coś. Ale królewskie łóżko jest nasze. Z baldachimem? Z baldachimem, kochani. Co my potrzebujemy teraz? 5 przyjaciół? No pojebało was. Dobra, jak dostajemy teraz jakiś przypadkowy mandat, to niestety jesteśmy w tyłku. Jest lekki obiad. Komforcik niech ci wpadnie. Skorzystaj, weź prysznic. Przywitaj. Czy ty uciekasz? Idź się pobaw z tym pieskiem, tak. Przywitaj. 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 Pobaw się tak. Jesteś świnia, bo tak bekasz. Baw się, pogłaszcz. 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 Co, już nie możesz? Obudź go.
Baw się, pogłosz. Zaraz. Próbuj. Baw się, pogłosz. Jeszcze raz. Nie chcesz już? To nie. Ty mi tu sam sobie, cwaniaczku, nic nie rób. 40 simolonów, to nie jest dużo. Żadnego obiadu. Nie ma obiadu, widzisz, spać. I tyle w temacie. No, teraz to ta energia leci, leci. Uf. Leci jak głupia. Już się wyspał, wyspał. Zjedz śniadanko. Tu nie spal nic. Korzystaj. Weź prysznic. Za godzinkę akurat zdążymy. Czego my tu potrzebujemy? Charyzmy i techniki. Ale nie zdążymy już. Dobra. Nawet zostawiliśmy sobie miksturkę. Nie jest źle. Ile my tam zarabiamy? 550. To już w sumie możemy zacząć sobie jakoś to meblować. Na pewno potrzebujemy czegoś do rozrywki. To jest priorytet. Bo ta rozrywka nam bardzo spada szybko. Myślę nad jakimś telewizorem. W ogóle jest tu coś takiego? To jakieś TV-ki? No ja wiem, że nie możemy. Telewizor ścienny jest. To ja już widzę go gdzieś tutaj. To w ogóle zrobimy sobie takie szafki. Będziemy mieć taką zabudowę kuchenną. Więc to wydaje się być w porządku. No i gdzieś schody będziemy musieli walnąć. Nie wiem, czy w ogóle nie przerobimy tutaj tego pokoju na jakiś mały salonik. Tutaj będzie jakaś klatka schodowa, która będzie prowadziła na górę i na górze dopiero będziemy mieć własny pokój. Jeżeli byście zaczęli pisać jakieś tam różne ciekawe projekty postaci, to byśmy zrobili sobie jakiś większy domek. Zawsze dwie osoby pracujące, to jest na propsie. Dobra, wróciłeś. Wróciłeś. Ucz się techniki. Uczymy się techniki. Dlaczego te psy do mnie wchodzą tutaj do pokoju? Doszedłeś się nauczyć, czy się nie doszedłem uczyć? Oj, chyba nie zdążysz. No doucz się, dobra. Wypij napój. Przygotuj napój. Kolejny niebieski, dobra, nie jest źle. No więc tak, głód nam nie jest potrzebny, rozrywka by się przydała, więc... nie to. Włącz. Niech ta rozrywka trochę podleci. Wyłącz telewizor. I tak, skorzyst albo nie. Albo tak, albo nie, nie. Charyzma, ćwicz przemówienia. Drugi poziom potrzebujesz tylko. Możesz ci dwa awanse zrobimy. Co to było? To nie złodziej, na pewno. Znów El Bandito. O ty dziadu. Wypierdzielaj, El Bandito. Nie będziesz mi tutaj budził klima. Dobra. Mamy już to zrobione. To teraz tak. Skorzystaj, weź prysznic. Myju, 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 myju. Idź się prześpij jeszcze na szybko. Nie, no teraz ta energia to leci. Zjedz się, Donko, szybko. Dasz AD? Już nie płacz, wyspałeś się. Nie... No to żeś się najadł? Najadłeś się? Wstydu chyba, było więcej krzyczeć przy wstawaniu z łóżka. Pokrzycz sobie dalej w pracy. Ha, ha. Jezu, żeby mi tak w pracy 8 godzin przemijało. To by było zbyt piękne. Dokończ sobie to śniadanko, co sobie zrobiłeś z samego rana, krzycząc jak pojebany. Dobra, odbiorę, bo i tak idę. Dobra, Majka. Ja mam dla ciebie inny tip. Ja jestem Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Żółty. Żółty to była chyba peleryna. Nie, inwersja. Kurde, nie mogę to pamiętać. Różowy to był... Kurde, różowego też nie bierz, pamiętaj. Znów zepsuję wszystko, ty...
Gdzie idziesz, ty baranie? Nie bądź monsterem. Jezu, jaka ty jesteś po prostu ciapa. Popłacz sobie, no pewnie, tak. Już popłakałeś. A. To nie, bez łachy. No i oczywiście pożar jeszcze na sam koniec. No, już pokrzyczysz sobie. Odejdź. Idź spać. Tylko do tego się nadajesz. Do spania. Nic więcej. Zjedz śniadanie, bo znów się nie wyrobisz, ty buraku cukrowy. Nie. Nie sprzątaj po sobie. Skorzystaj z toalety. Żaden pies tu nie stoi? Nic? Zero? Nul? No patrz, jak ich potrzeba, to ich nie ma. A. Tak ci brakuje wszystkich, no. Co, idziesz karaluchy? Nie, bobki idziesz zbierać. Naprawdę? Weź, człowieku. Uspokój się. Idź opłać rachunki. Na czerwono jest. Idź i to opłać, bo zaraz może nie będziemy mieć co jeść. Żadnych psów? Nic? Zero? Nul? Dobra, kochani, ale tym akcentem kończymy ten odcineczek. Tak więc pamiętajcie, jeżeli będziecie chcieli więcej tych Simsów, no to musicie zacząć to oglądać. Po drugie, pamiętajcie, że w moich filmach gdzieś ukryte są kody w opisach. To będą kody w opisach. I co jeszcze? Dzięki wielkie, no graliśmy w Simsy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie o subskrypcjach, bo subskrypcja również jest koniecznym takim przymusem, jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie. Tak więc do zobaczenia już w piątek o 20:00. Trzymajcie się, grał dla was Shiro. Hej, hej!